Dzisiaj chciałbym porozmawiać o metodach, które pozwolą Państwu skuteczniej walczyć z niewydolnością żylną. Dzięki prostym i skutecznym metodom możemy wspomóc się w walce z żylakami. Wiedza przedstawiona w dzisiejszym filmie nie tylko pozwoli łagodzić Państwu objawy żylaków, ale również zmniejszyć prawdopodobieństwo ich występowania w przyszłości. Jednak tutaj chciałbym sprawę przedstawić jasno i klarownie. Metody, o których dziś opowiem, nie spowodują, że zaawansowane żylaki nagle znikną niczym wygładzone walcem. Wiedza, o której opowiem, pozwoli zredukować zakres zmian. Kolejno, wzmocnić układ żylny, w szczególności ścian naczyń krwionośnych, zmniejszyć ryzyko powikłań obecnych zmian i, co bardzo ważne, zabezpieczyć nas przed rozwojem choroby w przyszłości. I zanim przejdę do omówienia listy, to tylko dwa słowa wprowadzenia na temat tego, jak żylaki powstają. Ta wiedza pozwoli Państwu lepiej zrozumieć zasadność dzisiejszego odcinka. Po pierwsze, jaka jest funkcja żył? Otóż żyły odprowadzają krew z tkanek z powrotem, by ją natlenić i ponownie za pomocą serca doprowadzić do tkanek. Czyli tętnice doprowadzają krew do tkanek, a żyły tę krew odprowadzają. Z powodu tej różnicy żyły posiadają w swojej strukturze zastawki. I gdy dojdzie do zaburzenia ich funkcji, a w dodatku do osłabienia wytrzymałości ścian żył, wtedy w osłabionych miejscach naczynia żylne się poszerzają, tworząc nieestetyczne pogrubienia, które uwidaczniają się ponad skórę. Żylaki, prócz defektu estetycznego, są niestety również zagrożeniem dla naszego życia, o czym więcej powiem na końcu tego odcinka. Co zatem zrobić, by zwiększyć nasze szanse w tej nierównej walce z żylakami? A dzisiejszy film rozpocznę od najbardziej niedocenianej metody walki z żylakami, czyli od ćwiczeń fizycznych. Wysiłek fizyczny jako skuteczna metoda wspomagająca walkę z tą przypadłością zawsze stawiana jest na bok. Dlaczego? Ponieważ wolimy siedzieć na fotelu i kanapie, czekając na magiczną tabletkę, która zrobi za nas wszystko i co najważniejsze, bez wysiłku. Okazuje się jednak, że samo nic się nie zrobi. Wysiłek fizyczny jest wpisany w naturę ludzkiej egzystencji i każdy z nas musi się ruszać. U osób z żylakami jest to szczególnie ważne, gdyż mięśnie tworzą swoistego rodzaju pompę, która wspomaga przepływ krwi w żyłach, odciążając tym samym żyły, których praca jest zaburzona. I jak się okazuje, aktywność fizyczna jest bardzo cennym narzędziem walki z żylakami. No i teraz pytanie. Dlaczego tak się dzieje, że ruch może zapobiegać, a nawet wspomagać leczenie żylaków? Z bardzo prostej przyczyny. Po prostu gdy się ruszamy, mięśnie mechanicznie uciskają na naczynie, tworząc coś w rodzaju pompy, a w wyniku tego nasza krew krąży sprawniej. A ponieważ ruch mięśni goleni to bardzo ważna broń walki z żylakami, przyjrzyjmy się temu zjawisku nieco bliżej. Jedną z przyczyn powstawania żylaków jest niesprawność tzw. pompy mięśniowej. Pompa mięśniowa to nic innego jak mięśnie naszych nóg, a dokładnie stóp, łydek oraz ud, które poprzez kurczenie się ułatwiają transport krwi. Jeśli ich nie aktywizujemy, proces ten zostaje zaburzony, a grawitacja działa na niekorzyść zastawek żylnych. I to właśnie dlatego powinniśmy się skupić na ćwiczeniach owych mięśni, by ten przysłowiowy tłok pompujący krew napędzać i odciążyć żyły. Zapewne teraz zadają sobie Państwo pytanie. Jakie ćwiczenia wykonywać, by wspomóc się w walce z żylakami? Od razu zaznaczę, że nie mówię tutaj o intensywnych treningach na siłowni, ponieważ przy żylakach są one wręcz niewskazane. Mówię o lekkiej aktywności fizycznej. Najlepiej takiej, która będzie sprawiała Państwu przyjemność. Polecam spacery, pływanie oraz jazdę na rowerze. Odradzam długie wyprawy w dalekie trasy, natomiast polecam z kolei na przykład półgodzinną przejażdżkę rowerem w spokojnym tempie. A co na temat żylaków oraz aktywności fizycznej mówią badania naukowe? Badanie z 2021 roku jasno definiuje wspomagającą rolę ćwiczeń fizycznych w walce z niewydolnością żylną. W tym badaniu czytamy: ćwiczenia są uważane za terapię wspomagającą, ukierunkowaną na funkcję pompy mięśniowej łydek, aby dodatkowo faworyzować leczenie uciskowe w celu ułatwienia procesu gojenia. Oczywiście, zdaję sobie sprawę z tego, że zimowa aura za oknem no nie zachęca do aktywności fizycznej na powietrzu, ale na szczęście istnieją takie ćwiczenia, które możemy wykonywać w domu czy nawet w pracy. Może być to na przykład marsz w miejscu z wysokim unoszeniem nóg,
krążenie stopami, wspinanie się na palce, rozciąganie, wchodzenie po schodach, wykroki czy też naprzemienne prostowanie oraz zginanie nóg. Proszę pamiętać, że w tym wszystkim bardzo ważna jest regularność. Wykonywanie zaproponowanych przeze mnie ćwiczeń nie przyniesie Państwu spektakularnych efektów, jeśli przypomną sobie Państwo o nich raz na tydzień. Aktywność fizyczna jest niezwykle istotna z jeszcze jednego powodu. Pozwala pozbyć się nadmiernej masy ciała, która zdecydowanie nie sprzyja naszym żyłom. Poza tym redukcja wagi niesie za sobą wiele innych korzyści, ale nie jest to główny temat tego odcinka. Zastanówmy się zatem, jaka jest zależność między otyłością a żylakami. Otóż im więcej mamy na sobie masy tłuszczowej, tym większy nacisk na żyły oraz ciśnienie w jamie brzusznej, co utrudnia przepływ krwi przez żyły. Zwiększenie ciśnienia w żyłach stopniowo osłabia zastawki, które zapobiegają cofaniu się płynącej krwi. Gdy zastawki zaczynają niedomagać, światło żył się rozszerza i w ten sposób powstają lub też powiększają się obecne żylaki. Niestety wiele osób błędnie zakłada, że osoby otyłe nie są narażone na powstawanie żylaków, ponieważ rzadko można je u nich zaobserwować. Od razu zaznaczę, że główną różnicą jest nie częstość występowania żylaków, ale ich stopień zaawansowania. Jest to wynikiem zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej prowadzącego do zwiększonej presji żylnej. Panuje błędne przekonanie, że żyły u osób otyłych występują najzwyczajniej w świecie rzadziej. Jest to nieprawda. Pamiętajmy, że żylaki u osób otyłych są po prostu mniej widoczne. Wynika to z jednego bardzo prostego faktu. Są one ukryte pod tkanką tłuszczową i uwidaczniają się dopiero po schudnięciu. Toteż mogą się Państwo teraz zastanawiać. Po co w takim razie chudnąć, skoro nieestetyczne żylaki staną się bardziej widoczne? Dlatego, że wedle naukowców otyłość jest czynnikiem ryzyka rozwoju powikłań po leczeniu. Jeśli ktoś zdecyduje się na przykład na zabiegi usunięcia żylaków, otyłość może bardzo skomplikować trwałość efektów pooperacyjnych i przysporzyć komplikacji pooperacyjnych w postaci owrzodzeń. A od ruchu i otyłości przechodzimy do naszego talerza. Odpowiedzmy sobie na pytanie, które ze składników naszej diety mogą wspomóc nas w walce z żylakami. Tych składników jest kilkanaście, a tę listę rozpocznę od potasu, który powinien znaleźć się w menu każdej osoby, która zmaga się z żylakami. Jest to pierwiastek, który reguluje gospodarkę wodną w naszym ustroju, a jego niedobór może przyczynić się do zatrzymania wody w naszym organizmie. To z kolei może zaburzać prawidłowe ciśnienie krwi, co z kolei może osłabiać i tak już osłabione ściany żylaków. Gdzie w takim wypadku szukać potasu? Między innymi w bananach, awokado, w pomarańczach, migdałach, ziemniakach czy też warzywach liściastych. Polecam przy okazji wyeliminować z jadłospisu obfite źródła soli, czyli sodu, ponieważ sód wypiera potas z organizmu. Toteż wszelkiego rodzaju fast foody, chipsy, paluszki, solone orzeszki i inne wysoko przetworzone przekąski powinny zostać odstawione w kąt. Dla osób borykających się z żylakami bardzo ważna jest również witamina C. Dlaczego? Ponieważ witamina ta wzmacnia ściany naszych żył oraz tętnic, ponieważ bierze udział w syntezie kolagenu, który jest rusztowaniem naczyń krwionośnych, to też zwiększa ich wytrzymałość. W jakich pokarmach szukać tej witaminy? Wbrew pozorom nie tylko w cytrynie, ale również w natce pietruszki, w papryce, w czarnych porzeczkach, w brukselce, kalarepie, brokułach czy też truskawkach. Osoby, które zmagają się z żylakami, powinny uwzględnić w swojej diecie również witaminy z grupy B, a w tym kwas foliowy, witaminę B6 oraz witaminę B12. Witaminy te pośrednio wspierają nasze żyły. W jaki sposób? Ponieważ obniżają one poziom homocysteiny i tym samym zapobiegają powstawaniu zakrzepów, a te mogą być nie tylko groźne dla naszego życia, ale mogą również ugrzęznąć w zamkniętych zastawkach żylaków, powodując powikłania. A kontynuując tematykę witamin, pamiętajmy, że pomocna może okazać się również witamina E. Jest ona silnym przeciwutleniaczem, który wspiera nasz układ krwionośny, dlatego że usprawnia przepływ krwi oraz, co bardzo ważne, zmniejsza ryzyko tworzenia się skrzepów. Jest to możliwe dzięki temu, że zapobiega ona zlepianiu się jej płytek. W jednym z badań możemy przeczytać,
że przyjmowanie witaminy E zmniejsza ryzyko wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej aż o 21%. A witaminę E odnajdziemy w ziarnach słonecznika, orzechach włoskich, migdałach, nasionach sezamu, oliwie z oliwek oraz awokado. A teraz omówię bardzo ważną grupę składników, o których już nieraz wspominałem w moich filmach. Mowa o flawonoidach. Krótko przypomnę, że są to związki, które występują w roślinach. Często nadają roślinom określony kolor. Przypisuje się im działanie przeciwzapalne oraz przeciwutleniające. Jak mogą one wesprzeć nas w walce z żylakami? Otóż poprawiają one przepływ krwi w żyłach, a także obniżają ciśnienie tętnicze, zmniejszają stan zapalny oraz rozluźniają naczynia krwionośne. A w jakich pokarmach ich szukać? Przede wszystkim w kakao, jeżynach, jagodach, papryce, brokułach, jabłkach, szpinaku czy też owocach cytrusowych. Ich bardzo cennym źródłem są również rozmaite zioła, o których opowiem nieco więcej w kolejnym punkcie. Ci z Państwa, którzy regularnie oglądają moje filmy, wiedzą doskonale, że jestem wielkim fanem ziół i bardzo chętnie o nich opowiadam. I nie robię tego tylko na podstawie własnych doświadczeń wynikających z ich stosowania, ale również z doniesień ze świata nauki. Zatem, po jakie zioła warto sięgać, jeśli trapią nas żylaki? Ich lista jest bardzo długa, dlatego wybrałem dla Państwa te najlepiej przebadane. A pierwszym ziołem na dzisiejszej liście jest gotukola, inaczej wąkrotka azjatycka. Co dokładnie ma ona do zaoferowania naszym żyłom? Według badań naukowych jest ona w stanie wzmocnić je w przypadku osłabienia i wspomóc leczenie niewydolności żylnej. Mogą stosować ją Państwo zarówno doustnie, jak i zewnętrznie, np. w postaci kremu lub też maści. W oparciu o badania, idealna dawka gotukola w leczeniu żylaków wynosi od 60 do 100 mg 3 razy dziennie, przynajmniej przez tydzień. A jeśli używacie Państwo kremu do stosowania miejscowego, należy upewnić się, że zawiera on co najmniej 1% ekstraktu z tego zioła. A kolejnym ziołem, które warto uwzględnić w kuracji wspomagającej leczenie żylaków jest ginkgo biloba, inaczej miłorząb japoński. Stanowi on prawdziwą skarbnicę flawonoidów, które wzmacniają ścianę naszych żył oraz poprawiają przepływ krwi. Dowodem tego jest jedno z badań, w którym lek na bazie ekstraktu właśnie z tej rośliny złagodził objawy żylaków w 71% przypadków. W przypadku niewydolności żylnej w badaniach naukowych często stosowano dawki rzędu 160 mg na dobę. A na liście ziół sprzyjających naszym żyłom nie może zabraknąć również kasztanowca pospolitego. Jak się okazuje, wyciąg z tej rośliny jest prawdziwym wybawieniem dla osób zmagających się z niewydolnością żylną oraz żylakami. Naukowcy dowodzą, że zmniejsza on obrzęk podudzi, a także łagodzi ból, uczucie ciężkości oraz swędzenie nóg. Analogiczne dawki mieszczą się w granicy od 300 do 600 mg na dobę, od 8 do 12 tygodni. A kontynuując temat pomocnych ziół w leczeniu żylaków, warto powiedzieć co nieco o ruszczyku kolczastym. Otóż jest on obfitym źródłem saponin, które działają przeciwzapalnie, usprawniają przepływ krwi w naczyniach, kolejno regulują ciśnienie, niwelują obrzęk oraz uczucie mrowienia, dzięki czemu stanowią bezpieczny i skuteczny element terapii u pacjentów cierpiących na przewlekłą niewydolność żylną. Ale to nie wciąż koniec naszego zestawienia najlepszych ziół na żylaki. Nie mogę go zamknąć bez wspomnienia o ekstrakcie z kory sosny nadmorskiej. Co na jej temat mówi nauka? Na przykład to, że dobrze radzi sobie z wysokim ciśnieniem żylnym, obrzękami podskórnymi oraz zapaleniem okołonaczyniowym. Co ciekawe, jedno z badań wykazało, że jest on pod tym względem skuteczniejszy niż wyciąg z nasion kasztanowca. A kolejna roślina, która zdecydowanie zasługuje na uwagę, to winorośl właściwa, a dokładniej mówiąc ekstrakt z liści czerwonej winorośli w ilości od 200 do 600 mg na dobę. Dzięki obecności flawonoidów, o których już niejednokrotnie dzisiaj Państwu wspominałem, zmniejsza ona obrzęk nóg u pacjentów z niewydolnością żylną. Co ważne, jest on skuteczniejszy pod tym względem niż pończochy uciskowe, do których zresztą nawiążę w jednym z kolejnych punktów. I zanim przejdę dalej, opowiem Państwu o jeszcze jednej roślinie, która pomaga złagodzić objawy żylaków, a jest nią gryka zwyczajna. Podobnie jak poprzednie rośliny, jest ona skarbnicą flawonoidów, wśród których najważniejszą rolę odgrywa rutyna.
Jak możemy przeczytać w jednym z badań, znacząco zmniejsza ona objawy związane z żylakami. Wynika to z faktu, że wzmacnia ona naczynia krwionośne i skutecznie redukuje obrzęk nóg. Czy możemy zrobić coś jeszcze, aby lepiej radzić sobie z żylakami? Otóż możemy użyć pończoch uciskowych. To jest coś w rodzaju podkolanówek, które uciskają konkretne miejsca na naszych nogach. Czy faktycznie wspomagają walkę z żylakami? No cóż, sam nigdy nie miałem okazji ich nosić, dlatego nie jestem w stanie obiektywnie tego ocenić. Natomiast liczne badania naukowe potwierdzają, że tak. W jednym z nich możemy przeczytać, że u pacjentów stosujących podkolanówki uciskowe doszło do złagodzenia bólu oraz innych objawów żylaków już po tygodniu ich noszenia. Jeszcze inne badania dowodzą, że terapia uciskowa nie tylko zmniejsza obrzęki oraz ból nóg, ale także poprawia jakość snu oraz tolerancję na wysiłek. I tutaj chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz. Takie pończochy uciskowe dostaną Państwo praktycznie w każdej aptece, a nawet w niejednej drogerii. Jednak nie polecam kupować ich na własną rękę. Dla własnego bezpieczeństwa i uzyskania jak najlepszych efektów warto dobrać po pierwsze ich rozmiar, ale co bardzo ważne, ich także stopień nacisku wspólnie z lekarzem. A ostatni sposób na zmniejszenie widoczności żylaków jest niemożliwy do zastosowania na własną rękę. Są to zabiegi np. laserem czy też skleroterapia, która polega na wstrzyknięciu do żyły specjalnych preparatów. W niektórych przypadkach konieczne jest nawet przeprowadzenie operacji chirurgicznej. Taka konieczność może powstać w momencie, gdy choroba jest mocno zaawansowana, a inne metody zawiodły. I zanim się z Państwem pożegnam, chciałbym odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie. A mianowicie, czym grożą nieleczone żylaki? Pamiętajmy, że nie są one jedynie defektem kosmetycznym, jak wiele osób zwykło uważać. Ich bagatelizowanie może skończyć się bardzo groźnymi konsekwencjami, i to nie tylko silnym bólem, obrzękami czy też uczuciem ciężkości, ale co gorsze, tworzeniem się skrzepów, które po oderwaniu od ściany żył mogą doprowadzić do zatoru tętnicy płucnej. A to już stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia. I to była ostatnia informacja w dzisiejszym filmie. Dziękuję za Państwa uwagę i zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.